Konsolerze, proszę działaj. To jedyne, o co cię będę prosił na chwilę obecną. Nie mam dużych wymagań. Chyba, że proszenie konsolera, żeby działało, to duże wymaganie, ale wtedy zacząłbym się martwić. Cześć, Sebastianie. Dobra, skakać mogę, atakować mogę. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, którą mógłbym potencjalnie zrobić, ale to by było odejście trochę od kompletnego longa buildu i trochę byłoby mi głupie przez to. Bo mam w tej chwili 76 siły generalnie, przy czym soft cap niby wchodzi na 60, tak? I przez to zastanawiałem się, czy nie przekuć tych 16 punktów siły w statystykę umysłu, żeby mieć więcej w many na używanie weapon alta. To jest rzecz, nad którą się zastanawiałem jako tako, ale na razie jestem jeszcze na tym etapie, kiedy nie chcę w tego wdrażać, bo chcę poprowadzić normalnie bić naszą wspaniałą przyjaciółkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Żeby nie było, nie ćwiczyłem w międzyczasie ani trochę tej walki i powiem więcej, mogę być nieco niewprawiony, że tak to ujmę, bo minął tydzień od ostatniego naszego podejścia. Widzę, że zaczyna od najprzyjemniejszych z ataków. Trochę za dużo się leczy, żebym... Pan Palerze, nie robi tego. Trochę za dużo się leczy, żebym... Nie, co z tobą jest nie tak? Muszę wymienić kontrolę, przysięgam. Bo coś mu odwala. Tak, ale Imbryfor zacznie grać na klawiaturze po moim trupie. Nie potrafi grać sos na klawiaturze. Zasad PP miała w gieźni ten co z 300 mega na 1 gigabita. I mean, nie wiem, jestem może dziwnym człowiekiem generalnie, ale jeżeli chodzi o internet, to dla mnie cokolwiek powyżej jakichś tam właśnie 300 czy czegoś, to już jest jakaś kompletna burżuazja na zasadzie naso mi to i tak nie będę z tego miał jak sensownie skorzystać. To było co najmniej ciekawe. Jeżeli chodzi o kierunek ataku. Może tego do przodu trzeba unikać po prostu. A nie tak jak ja zawsze. Nie. Albo trzeba po prostu lepiej z timingiem. Znaczy no płacę tyle samo, no... Pod tym względem ok, tak? Po prostu... Mówię, dla mnie to jest taki już... No i na cholerę mi te... Nie wiem, gigabit internetu skoro i tak... Tyle, ile mam, mi absolutnie wystarcza. Wyszedłem kompletnie z prawej i bardzo mi się to nie podoba. Muszę sobie przypomnieć, jak się walczyło z maleniem, ewidentnie. Mam nadzieję, że nie spędzimy całego dnia, aczkolwiek jednocześnie jestem w stanie uwierzyć, że tak to się skończy mniej więcej. Zwłaszcza jeżeli będę próbował jakichś dziwnych, nowych rzeczy. Ulala. Leżeć, koleżanko. Okej, to było o ten słynny jeden cios za dużo. A to był o jeden waterfall za dużo. Fajna sprawa też, że ona się leczy z naszego trupa, jak go bije. I podobnie wygląda sprawa, jeżeli korzystamy z samonów jako tako. Jeżeli mamy samony, to nawet jeżeli ona go zabije, to przez animację jego umierania wciąż będzie się leczyć, na przykład z takiego waterfalla. To czasami wygląda tak śmiesznie wręcz. Jestem za bardzo przyzwyczajony do tej walki, powiedzmy, szybszą bronią.
przez co powiedzmy takie ataki jak tutaj robię z test wyskoku o tego typu, to bardzo często jestem jeszcze w stanie w jakiś tam sposób odpowiedzieć na jej akcję, którą ona wykona. To nie jest Waterfall w tej chwili, prawda? Nie. Ale jest to coś prawie równie złego, jak tak patrzę na moje HP-ki. Tam nie powinna trafić chyba. A kurwa! Pani Krole, cześć pasku. Spokojnie, dajcie mi chwilę na przypomnienie sobie walki i wszystko powinno być ok. Ja tylko mam 20 minut. Przysięgam, że w te 20 minut na pewno zobaczysz, jak pokonuję malenie. Ukośnik S. Nie no, po cichu będę sobie wmawiał, że będzie dobrze. Inna sprawa, że tutaj pory właśnie w ogóle stosów nie używałem. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, dlaczego, to nawet nie będę w stanie sensownie odpowiedzieć. Ulala. A, wybiłem ją z ataku. To się za często nie zdarza. Zdążę? Tak, nice. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to powinienem też zdążyć zejść to od razu. Ale już następnego ataku nie będę wciskał, bo to jest gryzenie. Teraz będzie pora na Waterfowla raczej. Yep. I teraz do przodu. Esunia. Dziwne czasami. Robi tak, że doskakuje do mnie z automatu w takich sytuacjach i nie wiem, z czego to wynika. Kurde, mam dylemat. Czy czekać, aż ona do mnie podejdzie? Bo chciałbym użyć weapon na niej, ale jeżeli ona do mnie nie podejdzie, to raczej to nie wypali. Zajdowaliśmy się tak, że mi się to kompletnie nie opasało. Głównie dlatego, że dostała super animale z ataku, który wykonywała akurat. Nie wiem, czy zaraz nie będzie kolejny waterfall. Będzie, czy nie będzie? Nie. Jeszcze nie. To może być. Będzie czy nie będzie? Wciąż nie. To mnie nie zabiło. Leżeć. Powiedziałem leżeć. I nie mam staminy na ripostę. Żartowałem. Nice. To wyszło bardzo ładnie. Teraz jeszcze tylko nie umrzeć w najgłupszy możliwy sposób. Estus. Rzut na Waterfowla. To nie jest Waterfowl, holy fuck. Na, grit. Nie ma staminy, muszę odbiec. Rzut na waterfowl. To nie waterfowl. Super armor, pój mi dupę. Daj mi się wyleczyć. O, jestem w dupie, prawda? Chyba nie jestem w dupie tak bardzo, jak myślałem, że będę. O mój Boże, teraz jestem w dupie. A,
to było chujowe. Przyznam się bez bicia, że to było chujowe. O Boże! To był taki ładny run. I wszystko poszło się jebać. Skipnijmy. Nie stoimy w skarbie. Co cię? Wiecie co, czuję się ambitnie dzisiaj. Oś malenie, będzie fajnie. Powiedziałem, że będzie fajnie. Masz dziwną definicję zabawy. Szkoda, że to mnie trafia. Dziwię się cały czas. O, o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra. A kurwa, źle stajmowałem tego dola. O, o. Au. To nie wygląda jak dobra walka. Ten waterfall też nie wygląda jak dobra walka. Essa? Zastanawiałem się, czemu czuję się jakbym fatrolował, a po prostu moja postać przykusnęła. I nie powiem, że to wiele wyjaśnia. Nie wiem, czy sobie nie przestawić kucania na jakiś inny przycisk, niż jest domyślnie, bo mam wrażenie, że za często mi się to zdarza. O Boże! Czemu ona to może chainować? Czemu ona to może chainować? Przysięgam, wygam to jeszcze. Czemu ona może chainować swoje ataki w taki kompletnie losowy sposób? To jest jedna rzecz, której strasznie w Elden Ringu nie lubię. Człowiek myśli, że się nauczył mniej więcej, jak bossowi mogę robić ataki, a potem się okazuje, że ten sam atak może przejść 7 innych. I przez to, jak ja mam takie przynajmniej poczucie, że jeżeli gram wolną bronią, to nie mogę mieć pewnych okienek, bo nagle się okazuje, że te ataki, które zdają się pewnymi okienkami, mogą zupełnie osobowo przejść w coś, co będzie ukarane i to dość srogo. Ulala. Ale że tutaj mi roll nie wszedł, to już nie wiem. Zaraz naprawdę zmienię ten input. Przysięgam. A teraz pójdzie waterfall i umrę. A bo i nie. Nie zdążę, prawda? Bo po co? No dawaj, niech ci będzie. Ulala. Wszystko jest okej, nie wiem o co wam chodzi. Czemu ona waterfalla tak nie używa teraz? Wcale. Aha.
Aha! No spoko, rozumiem. A co po losowości bossów w Elden Ringu? A, kurwa, nie mam na co... Kurwa, nie zapisałem. Jeszcze raz. Kurwa, znowu nie zapisałem. Okej, dobra. Od razu lepiej. Na szczęście Malenia ewidentnie stwierdziła, że musi mi dać trochę dużo czasu na to. Leżeć. To teraz używał Waterfalla i umieram. A bajnie. Ulala. Dobra, powinna być faza. Co gorsze, nie mam staminy. Ale dobra, akurat to jest ten moment, kiedy i tak nie można jej atakować, więc... To, że nie mam staminy, to nic strasznego, I guess. Jak ktoś jest absolutnym szaleńcem, to może wbiec tam w tego Scarlet Zota. Ulala. To był okropny skok. Generalnie bardzo fajnie mają te buildy, które mogą atakować z dystansu. Bo one mogą atakować Malenię, która akurat siedzi w swojej skadle tej oni. Wiedziałem, że obedwa. Aha, spierdamy. Tak zwane spierdalamente. To już powinien być bezpieczne. Dobra, to jest ten atak. To był chujowy roll. Proszę, jeszcze może 12-hitowe combo. Nalegam. O Jezu! Nie mogę robić ataków od razu po rolu. Nie mogę też używać Estusa, jak Malenia jest w pobliżu. Muszę się kiedyś tego nauczyć. Waterfall... W idealnym momencie. Przyjmiam, kiedy sobie obejrzę, jak ludzie pokonują Malenię tak zwanymi bardzo ciężkimi bremi. Wiem na pewno, że są jakieś konkretne weapon arty, które pozwalają praktycznie część stanować, tak? I podejrzewam, że mój weapon art też by mógł się do tego całkiem ładnie nadać, gdybym miał FP na niego. A że mieć na niego FP, tak jak mówiłem na początku streama, musiałbym pewnie pójść się zinspekować odrobinę, żeby więcej mind mieć. A kurwa! To było chujowe z mojej strony. Jeżeli to czas na Waterfalla, to chyba idę się zabić. To jeszcze nie czas na Waterfalla. Na szczęście. Na szczęście to też czas na moje nietrafianie. A propos Waterfalla.
Cały czas liczyłem, że ona się na mnie rzuci i że w ten sposób uda mi się zestunować weaponardem. Ech. Można być grać pod bleed. Znaczy, granie pod bleeda ma z jednej strony tą zaletę, że grasz pod bleeda i przez to zadajesz zauważalnie więcej. Z drugiej strony generalnie dużo ciężej się rozstageruje wtedy, tak? Chociaż i tak malenie jest bardzo podatne na stagerowanie, jak na endgame bossa. Więc nawet bleedujące kurwy są w stanie... Wow, ja tym wszystkim oberwałem? Leżeć. Powiedziałem leżeć. Waterfall? Yep. O, ona mnie jeszcze końcówkę trafiła. Estus. No dobra. Ona miała przez to spory armora. Ale nie mogłem przez ten cały czas atakować? He? Czy możesz tutaj zestagerować? Chyba nie. No cóż. Nie będę kłamał, że był to trochę klasyczny przykład gridu pod tego. Gridu po jej ostatniej hapeki. Czy ja mam jakiś taizma, który mógłby mi tej wydatnie pomóc? Redukcja obrażeń mi nic nie zmieni tutaj, bo mam już najlepsze pod tym względem. Guard countery, ale nie korzystam. Final hit of chain attacks nie. Charge, stamina. Gdybym miał coś, co wzmacnia jumping ataki, to by mi się jak najbardziej przydało. O Jezus, attack power with lower equipment load, to zdecydowanie nie dla mnie. Nie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi... Greatly raises maximum FP o całe 6. Mówię, jedyne co mógłbym zrobić sensownie to ten... to pójść się zispekować tak naprawdę w tej chwili. Żeby móc więcej weapon arta używać i potencjalnie dzięki temu mógłbym też rzucić sobie te flaszki. Ej, zapomniałem w ogóle, że ja mam ten to na FP consumption. Mam wrażenie, że za każdym razem, jak próbuję tego nadużywać, to się kończy tym, że malenie ma super armora i wygrywa ze mną tejdy przez super armora plus heal'a. Więc w sumie może to i lepiej, że o tym zapomniałem. Co, malenia? Lepiej, że zapomniałem? No, a propos super armora, idę. Ulala. Ulala! To było aż smutne i przykre. Za bardzo świeżbią rączki, żeby wcisnąć jeszcze jeden hit jak ostatni idiota. I... Nie, to jest jedna rzecz, której każdy gracz Soulsów powinien się oduczyć. A której... ciężko jest się oduczyć. Nie wiem, po prostu zawsze mam wrażenie, że jak wcisnę tylko jednego hita, to robi to za wolno. O, nice. A to poza wolnej rzeczy. Fajny super armor. Czemu to mnie wybija? Nie rozumiem czasami tej gry, no.
Nie, to jest po prostu strasznie frustrujące, kiedy boss sobie losowo stwierdza, że kompletnie będzie ignorował to, ile ma PS i dostanie plus milion PS, bo... a gracz nie może nic z tym zrobić, bo gra ciężką bronią i jest w połowie ataku. Jakby no, byłbym w stanie dużo bardziej zrozumieć, nie, że wprowadza jakąś taką mechanikę, że każde kolejne użycie na przykład takiego weapon arta jak mój sprawia, że boss jest bardziej odporny na stagger z niego, tak? To mi nie trafiło. To jest chyba absolutnie najlepsze combo, jakie mogę generalnie zrobić na Maleni. Weapon art w heavy naładowany, w riposte w heavy naładowany. To chyba nic lepszego zrobić nie mogę. Teraz Malenia się czai, żeby użyć tego Waterfalla i mnie to wkurwia, bo powoli mi się kończą noże do rzucenia. Nie chcę zużywać noża do rzucenia, naprawdę. Zwłaszcza, że no mówię, no mam ich naprawdę ograniczoną ilość, tak? A używać tych, które kosztują manę, to nie... trochę mija się z celem, tak TBH. Jednocześnie nie jestem na tyle kompetentny, żeby unikać Waterfalla. O Boże! Czemu to był pojedynczy atak? Kurwa, za późno zauważyłem, ile mam staminy. Holy fuck. Chcesz mi dać odejść? Dziękuję. Rozłożyłek na Estusa. O! A propos tego, co mówiłem, że boss sobie losowo dostaje tego super armora. To też przykład, kiedy losowo sobie dostaje super armora. Fine. Guess I'll die. A jeszcze w ogóle zabawne jest to, że jak się ogląda, jak ktoś walczy z bossem, to dużo łatwiej zauważyć jakieś takie sytuacje, gdzie można było na przykład czegoś łatwiej uniknąć, jak można było czegoś uniknąć i tego typu rzeczy. O Boże. Ulala. Próbowałem unikać w jej stronę i trochę mi to nie wychodziło. Not gonna lie. Ale i bardzo marka zajmowałem. Siema, Sevik! Odbywa się bardzo świetna zabawa, mówię ci. I na zasadzie, że z każdym podejściem mam wrażenie, że idzie mi coraz gorzej. To jest chyba najgorsze uczucie, kiedy tak jest. Zwłaszcza kiedy, powiedzmy, podchodzi się do czegoś w miarę krótko. Bo jeżeli to jest na przykład, nie wiem, już moje 30 podejście, tak? No to jest zupełnie inna historia, bo wtedy... zdążyłem, nice.
bo wtedy sobie mogę powiedzieć, no dobra, to jest idealny moment na przerwę. Fajnie, chodź tu. A to jeszcze nie waterfall. A. Nie trafię jej, kurwa! O Boże. Ach, gdybym ją trafił tym tą dwójką, to może by się to dało jakoś odratować. A tak to. Trochę kupa wyszła. To jest tak, że błąd pogania błąd. Z jednego błędu wynikają kolejne. Bo po pierwszym błędzie wchodzi taka panika. Że ten. Że waterfall wszedł, to już zupełnie inna sprawa. Szczerze mówiąc, jeszcze co do tego UGS-a. Ja sobie jako taką nie wyobrażam walki w Maenio solo. A jednak to robię. O, wybiłem ją. To jest moja ulubiona część walki z Malenio, tak powiem, UGS-em. Powiedz, Savage, to nie jest piękne. To jest najpiękniejsze kombo, jakie możesz zrobić jej UGS-em. Pomijając tą część, której potem nie mam staminy. I pomijając to, że ona teraz się czai na waterfall, jak kupę sok faktor jest. Albo i nie. Jezu! Leżeć! O i waterfall. Kurde, rol mi nie wszedł! Pierwszy rol mi nie wszedł. I będzie mnie to frustrować teraz. Ha. Wiecie co, jebać. Dajcie mnie to. Nadeszła zmiana planów. Nie spodziewałem się, że będę respekował w tę stronę, ale jednak coś trzeba zrobić. Który to był? Halik Thiroz chyba. I przy okazji dokonam innej drobnej zmiany, skoro już przy tym jesteśmy. A gdzie to jest? Flaszki. Powinno być git. Jeszcze od biedy mógłbym się zastanowić, ile to mi teraz da. 10 FP. To Greatly raises, jakieś 10%, holy fuck. To nie jest greatly. Wydaje mi się, że różnica w obrażeniach, które będę zadawał, nie będzie jakaś znacząca. Wcześniej miałem chyba 950 attack powera. Więc podejrzewam, że różnica w obrażeniach jako taka będzie naprawdę znikoma w porównaniu do tego, ile utility mi daje. Ulala, ulala! Nie będę tego komentował. Dobra. Malenia na szczęście jest bardzo kulturalną dziewoją. I dała mi zmienić ekwipunek.
upijam, jest słabo na to. O kurde. Wcześniej autosagerowało, to nie powinno chyba od siły zależeć. Okej. Okay. Najwyraźniej... O Boże, nie zrepostowało! O! Czemu nie rolujesz?! Ściskałem rola! Kupię nowy konsoler tanio. Czy jakoś tak? Nie ironicznie kupię PS5 tylko po to, żeby mieć DualSense'a pod PC-ta. Śmiałbym się, jakby któregoś razu zaczęła walkę Waterfallem. Wydaje mi się, że nie może, ale i tak. O, fajny super armor, głupia kurwo. Czy też lubicie, jak boss Sailosowy dostaje super armor na rzeczach? Zostałem właśnie zmemowany, bo inaczej tego określić nie mogę. On obydwa trzy razy atakiem, który ją powala z automatu i ani raz nie została powalona. To jest jedyne, co mam do powiedzenia w kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnim podejściu. O, patrzcie. Wow! W końcu leżała wtedy, kiedy powinna. Niesamowite. I Waterfall. Jak nie na staminę. Znaczy tak, to akurat nie ukrywam, że jest dość ryzykowna część tej mojej strategii. Że po tylu atakach ona może użyć Waterfalla. I wtedy generalnie, no nie będę miał staminy, żeby go uniknąć, tak? Zapominam, że tutaj jeszcze będziesz dolować. Cześć, Samadaju. Oj. Dobra, zróbmy tak. Zdążę. Jebnę ją. O, Waterfall, ale fajnie. Hulala. Chyba to akurat był chujowy weapon art, przyznaję bez bicia. Malenian, Blade of Nithala, my beloved. Przysięgam, jeżeli to będzie Waterfall, to nie będzie Waterfall. To będzie moje zderpienie straszliwe. To będzie Waterfall. Powiem tak, i tak jestem dużo bardziej optymistycznie nastawiony do tej strategii niż do tej, którą miałem do tej pory. Tylko muszę jeszcze ogarnąć, powiedzmy, szczegóły tejże. Przy
Przede wszystkim te szczegóły związane z unikaniem, bo ewidentnie nie unikam nawet podstawowych rzeczy, które powinno się unikać. Nieźle. Pomijając tę część, której teraz może pójść waterfall, to nieźle. Nie idzie. Możesz przestać. O, to nie była riposta, ja pierdolę. Czemu to nie była riposta? Ja się grzecznie pytam. Joy. Żeby nie jest ten Joygun. Najgorsze jest to, że u GSM tak naprawdę nie ma żadnych pewnych okienek, kiedy mogę ją atakować. Już abstrahując od tego, że nie umiemy rolować się rzeczy. I od tego, że malenie nie umiem mnie trafiać niektórymi rzeczami. Piękne. Super armor. Dzięki. O Boże. Znaczy nie, potem zgadzam akurat absolutnie zrozumień każdego, kto mi powie, że lżejszą bronią się łatwiej walczy. Bo teoretycznie przynajmniej w Elden Ringu mam takie wrażenie, że UGS mają dwie zalety. Pierwsza jest to, że biją dużo na hita, a drugą jest to, że mają bardzo silny stagger, który generalnie na przeciwników działa. Więc jeżeli przeciwnik sobie może losowo stwierdzić, że nie, no to mamy problem. Case in point. Zaraz zacznę prowadzić licznik sytuacji, w których malenia obedwie atakiem, który ją stageruje, a kiedy nie została zestagerowana. Nie, ale tak poważnie w tej chwili zapytam. Jeżeli usuwa się tak naprawdę największą zaletę broni ultra ciężkich, jakimi są UGS-y, to jaki jest ich sens? To tak jakby wziąć katany i sprawić, że przeciwnicy nie mogą bleedować. To jest dla mnie ten sam poziom memowania, jeżeli chodzi o design. I tak wiem, że w Elden Ringu jest to zajobu bossów, którzy generalnie nie bleedują. Na co zresztą swego czasu psioczyłem, jak jeszcze miałem blidę na broni. Ale rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Mam wrażenie, że to może być waterfall. Niech stracę.
pomoże? Tak. I to powinien być stagger. Powiedziałem, że powinien być stagger, to będzie stagger. No i spójrzcie, ile takie jedno combo, po którym ono używało te follow zadaje. O wow, nie używa go. Nie trafi jej. No nieważne, trafiłem. O, waterfall. Ja żyję. Pada z memicznie małą ilością HAP! Nie mogę. Nie wiem, jakoś Waterfalla potrafię traktować jako taki memiczny atak, którego się nie da uniknąć i którego się po prostu unika na różne sposoby, niezwiązane z bezpośrednim unikaniem go. Ale tego, jak ona wywija przed sobą mieczem, to ja tego po prostu nie toleruję, jak to widzę. To jest czysta nienawiść tak naprawdę. Muszę zacząć rolować do niej. Mam wrażenie. Bo za często przez to, że odrolowuję od niej, nie daję sobie okienka na atak. Ej, super armor. Ej, super armor. Może jeszcze raz, co? Tak. To mało. Może jeszcze raz, co? Wow, nie tym razem? Co się stało, koleżanko? Aha. Ja nawet nie wiem, co w tym momencie mogę powiedzieć. Poza tym, że czuję się po prostu, jakby ta gra mnie intensywnie memowała. Bardziej niż cokolwiek innego. Ulala. Ja też siebie memuję takimi atakami, ale to inna sprawa. Śmiesznie to w ogóle wygląda, jak się Guard counteruje z tego. Z blokowania bronią. O, nie zdążyłem z niej postawać mało. A, waterfall, nie zdążę pewnie uciec. Chociaż może. Jeżeli pominiemy tą część, której powinienem szybciej izolować, to było ok. Ho, 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 ho! O, tutaj to... Tutaj to było poczucie, jakbym został spadowany dosłownie. To jest... Jeszcze brakuje tylko, żeby wzięła, podeszła do mnie i tak... Palcem w dół. To był kompletny disrespect. Jezus. Wiecie, co jest jeszcze gorsze? Na początku Sima parę razy udało mi się dojść do drugiej fazy. A teraz nichuja nie mogę. To jest niesamowite. A, nie dasz mi spokoju, no dobra.
Było warto. Przysięgam. Jak ja to robię? Muszę oczyścić głowę chyba. Bo coś w głowie siedzi nie tak. To nawet nie jest kwestia, że palce nie wyrabiają w tym momencie. To coś w głowie siedzi nie tak. Skoczyła. Ulala. Zdążę? Zdążę. Nice. Tylko na to mogę już nie jedno. Czemu ona mnie wybija z mojego ataku? To będzie jeszcze bardziej okropne. Zastanawiam się, czy istnieje jakaś wartość poise, dla której malenie nie wybija mnie żadnym swoim atakiem z moich ataków. Bo tak jak tutaj ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby mój heavy attack wszedł. A, well, nie wszedł. Tak na jasno mówiąc, jakoś trochę jednocześnie smuci i bawi to, że większość tych walk kończę mając pełne estusy. Chyba heavy mogę wcisnąć. To było strasznie greedy. O Boże. A to pogubić rzeczy! Dobra. Jest okej, okay. Jest okej, okay. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko jak na kalkulatorze. Kill. Tu. Weaponet. Heavy, stagger, riposta, weapon alt, heavy, to już niestety nie jest stagger, weapon alt. Weapon alt. Heavy. Faza. I żeby było zabawniej, przeszedłem do tej drugiej fazy praktycznie w pełnym miejscu sami. Tylko pijenie tego, co trzeba. Teraz tylko powtórzyć to, co przed chwilą było. Bup, bup, skok, dziab. Leżeć. Leżeć. Dobra, ona niestety aż tak łatwo tym razem nie pada. O, o, muszę uciekać. Do tyłu, 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 do tyłu. Nie, czy nie jestem za blisko? Chyba nie jestem. Jest okej. Dobra, this is fine. A Boże, to jest atak! Spiedamy, 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 spiedamy. Ja jakoś zawsze od tego ataku zawsze... Staram się po prostu uciekać. Nie jestem pewien, czy to jest najefektywniejsza metoda radzenia sobie z tym atakiem, ale jak dla mnie działa, tak powiem. Heavy? Na, bez riposty. O, o, to jest... O, to jest faul! Szlak! O! Mam wrażenie, że moja strategia z tym z weaponaltem nie działa tak dobrze na drugą fazę, bo
Właśnie nie jestem pewien, czy dlatego, że nie wciskam wcześniej tego jednego jumping attacku, który zbije i poist na tyle? Czy ona po prostu ma więcej poist w drugiej fazie? Jedno z dwojga, bo po weaponarcie i heavy praktycznie nie była do ripostowania takich, które jest w pierwszej fazie. No bo tutaj będzie riposta. Czułem to mniej więcej, że tak powinno być. I teraz powinien móc jeszcze weaponarta walnąć. Jeszcze jedno heavy. Ale po heavy już nie będzie riposty. Po heavy będzie... właśnie. Po heavy będą moje chujowe próby rolowania waterfalla. Nie jestem pewien... w tym momencie co idzie nie tak, bo... ja mniej więcej wiem, jak rolować waterfalla, tylko to mi z kolei manualnie nie wychodzi. Dlatego prawie zawsze próbuję się od niego trzymać z daleka. Względnie no zawsze je... co nie chciałem powiedzieć, że jest ta opcja, że będę po prostu tego, że będę po prostu blokował to cholerstwo. Tylko problem polega na tym, że blokowanie wymaga staminy, której ja generalnie po wykonaniu tej serii ataków nie mam. Nie mogę. Czy możesz przestać siatkować na chwilę? Chyba nie. O, super armor. Kto by się kurwa spodziewał? Użyj super armora jeszcze kurwa raz. I to teraz mnie steabagujesz jeszcze? Profesjonalny teabagging waterfall dancem. Nie wiem, po prostu czuję się, jakbym walczył z RNG tam, gdzie nie powinienem walczyć z RNG. I to jest strasznie frustrujące uczucie generalnie. Bo IMO przynajmniej nie powinienem się modlić, że Malenia akurat użyje tego ataku, ani innego, żeby samemu mu zaatakować. O Boże. Jak chujowo można celować? To procent gridi skurwysyna, po czym ona używała te faula. Albo i nie. Wow, chociaż raz nie zostałem ukarany za bycie gridi skurwysynem. To jest niesamowite. Okej, zostałem ukarany. Bo chyba nie zdążyłem odbiec. Yep. Albo i zdążyłem. To mało. This is fine. Istnieje świat, w którym ja ją teraz zabijam? Chyba tak. Ale mało. Także jak już mówiłem, to generalnie ma dość spore szanse powodzenia, jeżeli tylko nie zderwie.
Dlatego tutaj sobie mogę losowo jeszcze wrzucić jeden weapon alt dla damage'a. Na estusy czym prędzej. Nie zdążę, prawda? O Boże! Nie jest to pierwszy raz, kiedy dokładnie tak mnie zmemowała. I powinienem... To jest właśnie o tyle denerwujące, że w tej drugiej fazie mam wrażenie, że mam mniej okazji na używanie weapon alta. Więc gdzieś tam w głowie się odpala takie, muszę próbować używać weapon alta w trakcie jej ataków. Co może skutkować właśnie tego typu sytuacja, jak sprzed chwili. No ale generalnie, jeżeli dobrze rozumiem, to jest tak, że jeden heavy attack plus weapon alt plus drugi heavy attack wystarczają mi, żeby przebić jej poise. Na tyle, żeby móc ją zripostować. Albo i nie. Dziwne, zazwyczaj działa. Nie wiem. Ja zawsze jak walczę generalnie, to nie skupiam się aż tak bardzo, powiedzmy, na tym dokładnie, co robię. W sensie, nie jestem w stanie odtworzyć po chwili, co robiłem w danej walce, tak? Na tej zasadzie. Więc nie do końca jestem w stanie stwierdzić to, co przykro mówiłem o weapon alcie. Że on wystarczy do zestagerowania. Czy to jest prawdą, tak? Bo to jest coś, co ja czuję, że wystarczy, ale jednocześnie może tak nie być. Ulala. Abstrahując już oczywiście od super armora, który koleżanka prezentuje. I czemu to mnie wybiło? I czemu tak długo musiałem czekać na możliwość użycia ataku? Holy fuck. Teraz pójdzie teraz ten waterfall, oczywiście. Ulala! Kontrolerze, proszę nie odłączaj się. Potrzebuję kontrolera, który nie ma odłączonego kabla. Odłączone kable mają ten problem zawsze, że one się wyrabiają po jakimś czasie i wystarczy je lekko ruszyć, żeby ten, żeby się odłączyły tak naprawdę. Trafię? A nieważne, może jest to armada. Hulala. Nie, mówię. Zacząłem grać chyba zbyt agresywnie, mam wrażenie. Że te spokojniejsze podejścia wychodziły mi zauważenie lepiej. Zobaczmy. Teraz próbuję zagrać nieco bezpiecznie, jeżeli chodzi o, powiedzmy, próby wbicia ją w stan riposty, o tak powiem. A, ja
okej, jest okej, wszystko jest fajnie, wszystko jest dojdziebo. Dobrze? Tak. Teraz ją jebnąć. Nice. Teraz ją też jebnąć. Teraz ją znowu jebnąć. I jeszcze raz ją jebnąć. I dostać po te faule. Dawaj. Stamtąd możesz. Czemu moja postać przestała biec? Chciałem powiedzieć, że leżeć, ale ewidentnie Malenia stwierdziła, że nie. Dobra, jeden estus, drugi estus. Ulala. Dobra, powinna leżeć. O Boże! Zjebań. Holy fuck, co ja zjebałem. To niesamowite. Czemu ja tam wcisnąłem ten atak? Bo myślałem, że ona nie będzie zripostowana. W sensie nie będzie do riposty. Dlatego wcisnąłem jeszcze jeden atak, który myślałem, że ją dobije, dostanę riposty. I wtedy będę mógł ją zripostować. I przejść do drugiej fazy. To jest dokładnie to, co się działo mi w głowie. To, że okazało się to błędem, to jest zupełnie inna sprawa. Co też to chyba było widać dość wyraźnie. Oj. O Boże! Aż to był chujowy timing na rola. Niesamowite. I ona ma właśnie pełne HP. Leżeć? Leżeć! No. To jest to, co chciałem ostatnio zrobić. To jest dokładnie to. Dobra, ona odskoczyła, czyli pewnie water faulik. Jep. Powinien być wystarczająco daleko. Pomijając tą część, której nie wykonuje tego rola, który powinienem wykonać. Może? Boże! Dobra, dało radę. Tylko nie wiem, czy nie jestem przez to trochę udupiony. Zobaczymy. Nie no, powinno dać radę chyba. Albo i nie. Żeby nie było, nie, ona nie miała zero chyba. Nie tym razem. To będzie waterfall. Dlatego rzucałem. I to powinno być dobicie. Nice. A na spokojnie uniknąć pierwszego ataku. Odolować dwa razy. Użyć flaszki, strzelić ją zaraz. Można jeszcze raz sobie ostrzelić, póki leży. O Boże! Kiedyś się nauczę, żeby tego nie robić. Dobra, na spokojnie. Pomijając tą część, której nie ma staminy. Zgridziłem po ataki. Zgridziłem strasznie po ataki. Czemu ja tak zgridziłem po ataki? Nie mogę tak gridzić po ataki, no. Tak się nie robi. Nie, to wezmę, to wyrzucę, bo z tych aromatików tak nie korzystam.
To jest dobry timing na weaponet. Tylko, że akurat przed ten atak tego nie dało się. To też jest dobry timing na weaponet. Złym timingiem jest to, że ona jest na takich HP-kach, że potem wejdzie waterfall. Dlatego muszę się odrobinę odsunąć. Jestem w złym miejscu, żeby odbiegać. Generalnie. Bo do odbiegania potrzebuję więcej miejsca, więc chcę ją obiec, tak żeby móc uciekać w stronę Foggate'a. I wtedy ją rzucę. Dobra, teraz mogę bezpiecznie biec w tył. Spierdamy. Dobra, na spokojnie, wszystko jest w porządku. Powiedziałem, że wszystko jest w porządku. Czy to jest waterfall? Nie. Nie ma staminy trochę, poczekajmy na nią. Marzysz. Oj. Teraz powinno być okej. Okay. Dawaj, nie. Będę tak w 100% szczery w tym momencie. Ja nie czuję się tak, jakby to, co prowadzi do mojej śmierci, było błędem tak naprawdę. W sensie wykonywanie weapon arta w takiej sytuacji. Nie czuję się, że robię coś nie tak. Czujesz też na przykład tak, że teraz wychują mnie trochę timing na tym, na Batmanie, na Staggerze. To nie był waterfall. Byłem pewien, że to jest waterfall. To jest waterfall. Hulala. A to był mem akurat. Leżeć. Kurwa, ona jeszcze... Jezu Chrysty, ja byłem pewien, że jej już stagger wejdzie. To jest chyba. Boże! To mi wygląda timing na waterfalla. Nie chcę, żeby to był timing na waterfalla. Zwłaszcza, że mi się noże kończą. A teraz moja nie stwierdziła, że po prostu wykona połowę swojego combo, bo czemu nie? O tego dokładnie. Dobra. A, to jest tak. Jedna ją raz, łyknę Estusa.
No i dobra, pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, jajaj. A Jezu, bo jej w tej fazie weapon nawet nie powala. Holy fuck. To wiele wyjaśnia. Nie mam staminy, nie podoba mi się to. Nie powiem, to wyjaśnia bardzo dużo. A bo i powala? Okej, już do końca nie rozumiem. Dobra, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Au. Nie! Nie! Dobra, jest fine, this is fine. Potrzebuję staminy. Przestań być taka agresywna, proszę. Ale chciałbym, żeby ona zawsze po tym ataku albo robiła... O Boże. To był chujowy timing. O-o. Estus. Przydałby się jeszcze moment, żeby wychnąć drugiego Estusa. O Boże. Rzecz głupia, kurwo. Czy to jest? Aha. Aha! Fuck you. Najgorsze jest to, że chyba wciąż za rzadko dochodzę do drugiej fazy. Więc nie mam do końca jak się jeszcze wszystkiego z tej drugiej fazy nauczyć w 100%. I po raz pierwszy chyba czułem, że 10 stosów to może być nie do końca optymalny rozkład, w sensie, że 10-4. Bo został mi jeszcze jeden estus magiczny wtedy na koniec, a fizycznego bardziej potrzebowałem, miałem wrażenie. I waterfall. Jak już mówiłem, nie mam powoli noży do rzucania takich zwykłych, więc będzie problem. Ale to jeszcze w dodatku nie jest waterfall XD. Nienawidzę się go. Holy fuck, ale ja tej czasu nienawidzę. A konkretnie losowości w Elden Ringu. Oj, na przykład to ją zestagerowało. To będzie waterfall, od którego umrę. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Albo i nie. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Więc Malenia przez ten cały czas reagowała na rzutki, natychmiast uruchamiając waterfalla. Po czym stwierdziła, że nie, spierdalaj, już tego nie robię. Jeżeli to będzie trzeci waterfall w jakiejś absurdalnej sytuacji, to ta walka nie miała być wygrana. Wow!
przeszedł łatwo nawet do drugiej fazy. Czy ja zdążę? Powinienem. O-o. Nie, dobra, to jest akurat idealny moment na to, żeby ją bić. O, nie mam staminy, nie mam HP. Po prostu lepiej być nie mogło. O Boże, to skazy Tajonia! Dalej. O. Dobra, this is fine. This is fine. O Boże, nie miałem many! Nie! Nie! Spierdalam. Spierdalamente. O kurwa. Smutno mi jest. Jest mi smutno i przykro. Fuck! A jeszcze jak skończę Steama, to mnie czeka jakiś bardzo zabawny, interaktywny boss w Octopathie. A, bo to... Takich zazwyczaj miała super armor, teraz ja też myślałem, że będzie miała, szczerze mówiąc. A, dobra, co my tu mamy? Na pewno muszę wypierdolić te rzutki, których już nie mam. To mi wygląda jak... A to zaj, prawda? No. Nope. To będzie prawdopodobnie ten najwspanialszy z ataków. W razie braku żółtek można się też tym posługiwać. Leżeć. Powiedziałem leżeć. Pomijając tą część, której nie miałem przed chwilę manę.
Znaczy staminę, o Boże. Nabacko, już leżysz grzecznie i kulturalnie. Nie zdążę, prawda? A, zdążyłem. Spada nie do końca, ale zdążyłem. A, dobra, co my tu mamy? Potrzebuję tego, i potrzebuję tego. To wciąż będzie Waterfall, to jest najgorsze. Bo już ostatnio mnie tak przecież tym memowała. O ile chcecie założyć się założyć, że to jest Waterfall? Ech, lubię wygrywać darmowe pieniądze. O, super armor. Pomimo, że jeszcze nie wyszło do Tefola. Jestem memowany w tej chwili. Nie mogę. Nie mogę, no! Przynajmniej pod siłę, tak. I tak... Moje pierwsze podejścia miały bardzo małą ilość mind, więc używanie weapon arta przeze mnie było bardzo haram. O, super armor, ale fajnie. Może jednak. Nienawidzę swojego życia. Jedyne czego do szczęścia brakowało to, żeby użyła w tej chwili Waterfalla. Jak pod nią byłem, w sensie. A propos. Z Nerfilią czy coś? Wydaje mi się, że nie, nie przypominam sobie przynajmniej. Jedyne co to mogli naprawić bugi te koopowe. Że się leczyła z nietrafiania. To jedyne co mogli w niej zmieniać jako tako. Sięgam, to jest najlepszy kombos jaki istnieje. Dobra, muszę ręce trochę wytrzeć, bo... Palms are sweaty, mam spaghetti. Zwłaszcza po tym jednym urnie, który był. Stoję w skadle Teyoni, nie chcę tego robić. A ona się kładzie. Cześć, co? Okej, to było strasznie greedy. Nie, po prostu jak zauważyłem, że ona cały czas pada na ziemię po tym weaponarcie, to myślałem, że coś się popsuło i będę mógł to wykorzystać. To tylko dlatego. Normalnie za cholerę bym tego nie zrobił. I co gorsza, gdybym
Ten, gdyby nie Scarlet, to by było jeszcze potencjalnie do odratowania, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. O, z tego się dają wybić, nie wiedziałem. A, kurde, to ma. Zapomniałem, że to masz taki tasing. Jezu. O, wybiłem ją z upierdliwego ataku. Nice. Zdążę? Nie. A, bo ja staminy nie miałem. Holy fuck. Tak późno się zorientowałem, ile ja właściwie mam staminy w tym momencie. Chcesz użyć tego głupiego syfu? Apparently nie. Chyba nie, to nie jest way. Stagger nie istnieje i nie może mnie skrzywdzić. Przysięgam. To jest jedyne, co mogę powiedzieć w takich sytuacjach. Ma nie jest gwiazdą tego Sima. To ja już wam nie wystarczam. Rozumiem. Ależ. Nie no, patrząc na to, że miałem już jedno takie w miarę bliskie podejście, to chciałbym wierzyć, że już teraz mi się uda. A, dobra, teraz problemem jest to, że ona jest chyba skłonna użyć Waterfalla. Więc muszę odbiec tak, żeby... Jop. Powinien być to bezpieczne. I do przodu. Estus. Jak dobrze pójdzie. Nice. Jest martwa. Chyba, że znowu się zbaguje, tak jak na ostatnim. Nope, nie to rado. Przysięgam, że pewnego dnia uda mi się... Boże, nie jesteś w tym. Uda mi się jakoś kompletnie zjebać tego... rola na Scarlet Aeoni. O, to jest złe miejsce, żeby być. To jest bardzo złe miejsce, żeby być. Co? Nie, to nie jest Waterfall. Ja zawsze w drugiej fazie się mylę, który z jej ataków to jest Waterfall, a który nie... O Boże. I mnie to będzie frustrować poprzez czasy. Muszę zmienić Estusa. O Boże! Nie byłby to pierwszy raz, kiedy mnie tak memuje. Zdążę? Ej, zdążyłem. To będzie Waterfall. Dobra, nie wszedł skadle, co to najważniejsze. Daj mi spokój na chwilę.
Ale nie chcę mieć spokoju na chwilę. Dobra, teraz mam spokój na chwilę. Jak odbiegnę wystarczająco daleko, to mam spokój na chwilę. Raz, dwa. To do przodu. O Boże! Ale źle z tym stanąłem. Holy fuck. Raz, dwa. Kurde. O, to jest waterfall. Zdążyłem? Chyba tak. A, pomijając tą część, w której... O, nie zdążyłem. A, kurwa. Jezu, wszystko zaczęło się od tego, że ten, że źle zrolowałem tego waterfalla. I potem wszystko się sypło, bo przed Scarlet, to przez co trzeba było się stosować, grzebać się w ekwipunku. Ej, w ogóle chujowizna tak zwana. To jest tak zwana sytuacja, w której jedna pomyłka sprawia, że wszystko idzie się jebać nagle. Nie trafię, prawda? Trafię. Nie odskoczyłeś dla waterfalla, prawda? No. Nope. To powinien być kombos, albo i nie. Jop. Leżeć, albo i nie. Dasz mi odbiec? Dasz mi odbiec, jesteś dobra. Dobra koleżanka, da się uleczyć. Nie to co w drugiej fazie. Oj, wiadomo. Prawie zjebałem. Holy fuck. Chyba teraz muszę użyć ciebie. Chcę użyć... A, czy ja nie mogę tego użyć, nawet jeżeli moje rzeczy nie zużywały MP? Ja pierdolę. Ale to jest chujowe. Strasznie dziwna ta interakcja w ogóle. Nie widzę tego. Trzeci raz grałem w Breath of the Wild od początku. Ja kiedyś muszę się zabrać za Breath of the Wild, ale jednocześnie mam od zajobu inny gier do przejścia i znam, że się nigdy się nie skończy. Kosztuje legalne pożyczenie określenia bycie memowanym. A mnie to nawet nie jest moje określenie, więc przynajmniej nie wydaje mi się, że to ja go jakoś bardzo nadużywał w porównaniu do innych osób. I nie wydaje mi się, żebym to ja był osobą, która je wymyśliła. Posłuchaj mnie. Nienawidzę tej gry czasem, holy fuck. Leż. O, skoczyła. Chyba wiem. Ja nie mam wrażenia, że ona skakuje w jednej konkretnej sytuacji, więc używaj tego gówna. A teraz się kłaść, kurwa.
Jezu, ten chain jest tak satysfakcjonujący, jak wejdzie. Podkreślaj mi, jak wejdzie. Weź się połóż, co? Zapominał o tym, że ona wykonuje tego kopniaka głupiego. Po ilość tam atakach. Wiecie co? Do własnego zdrowia mentalnego. I w sumie nie tylko mentalnego. Wiecie, hapeki, haha. Nie chcę zrobić swojego ataku, chcesz. Zdążyłem czy nie zdążyłem? Chyba tak. Albo i nie. Zdążę? Nope. O Boże. To jest waterfall? Nie. To chyba nic nie doluje, co mi się nie podoba. Chciałbym też, żeby ona dała mi spokój trochę. Bo potrzebuję się wystosować. Jezu, ile ona może strzelinować tych ataków po sobie? O-o, a to pod ataków, ja pierdolę. Jezu, byłem w tak chujowym miejscu, bo tego ataku najłatwiej się unika do tyłu. Byłem jakieś, nie wiem, 5 metrów od ściany, także nie mogłem biec do tyłu. Powiedziałbym, że nie gramy w niemiecką wersję Elden Ringa, więc kłóciłbym się z tą czerwonością. To wstrzymane dobrze malenia. Co to jest super armor? Zademonstruję wam właśnie malenia. Ostrze Mikeli. Oh, I wonder where this one is going. Ganie to jest trochę tak, że człowieka bardzo satysfakcjonuje, jak to combo wejdzie. Ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nie powinien go robić, jeżeli malenia nie użyła od jakiejś przynajmniej pół minuty waterfall dance'a. Bo to może skutkować dokładnie tym, co widać na załączonym. I dlatego dokładnie zrobię to kurwa jeszcze raz. Tak, zgadza się. Bo mimo, że mówiłem dosłownie przed chwilą, żeby tego nie robić, to zrobię to kurwa jeszcze raz.
A, kurwa. Muszę się wystosować. Zdążę? Nie. Tak, zdążyłem. Na riposte już spada? Nie, ale... Chciałbym się przejmować takimi debugami. Jakie są szanse? Za duże. Powiedziałem za duże. Leżeć? Leżeć? Ulala. Okej, okay, to to będzie waterfall. Okej, okay, nie, to nie, I guess. Wydaje mi się, że Male nie ma coś takiego, że co trzeci atak odpowiada kopniakiem. Ale tej też głowy nie dam. Au. Nie mam tak hapeków. A ona idealnie wie, kiedy ja chcę użyć się stusa, niestety. Weszło w miarę ładnie. Niestety bez jej posty. O Boże! To jest chujowe. Powinienem był zdążyć, ale nie jestem pewien. Prawie zdążyłem. Muszę znaleźć czas na wystosowanie się. I to nie jest waterfall dodatkowo. Leżeć. Dobra, niestety po tym się nie kładzie, a szkoda. A, kurwa, kopniak. O, o. Mogę być za blisko. Nie, jest okej. Okay. Nice. To bukujemy timing. Au. O Boże! Serio? Estus. Kurwa, zły timing na tym mam. Wydaje mi się, że ten atak później wchodzi. A nie ma Estusów, ona ma ponad pół HP. Cokolwiek mogłoby pójść nie tak. L2 mi nie weszła, w sensie weaponet. Czy te twoje inputy... Znaczy, generalnie to powiem tak. Malenia jedyny input, który czyta, to Estus. I wykonuje wtedy ten atak tym takim dashem z dźgnięciem. I to też nie zawsze. Nie jest to zdecydowanie tak mocno widoczne jak, nie wiem, Gwen w Dark Soulsach 1, mój niedziałający kontroler.
czy Godskin Duo w Elden Ring. O, Jezu! Co jest? Czemu nagle... Jeżeli nie mam Estusów już, to i tak będzie animacja używania Estusa. Więc to nie pomaga. Że tak to ujmę. O właśnie, to był przykład. Że niby postać sięga po Estusa, ale już go nie ma. Nie wiem, co się stało z kontrolerem podczas tego rana, ale bardzo intensywnie odmawiał współpracy. Niepokoi mnie to. Także generalnie nawet jeżeli nie mamy Estusa, to nie opłaca się tego wykorzystywać. Jedyna sytuacja, w której chcemy to wykorzystywać, to jeżeli na przykład możemy zmusić bossa w ten sposób do wykonania jakiegoś ataku w konkretnej sytuacji, tak? Na przykład w Dark Soulsach 1 bardzo łatwo dało się w ten sposób zmanipulować Gwena, żeby używał jednego konkretnego ataku, po którym było go idiotycznie łatwo sparować. A mi ogólnie parowanie Gwena nie było jakimś wielkim wyczynem, ale... To jeszcze bardziej to ułatwiało. Dobra, czas na gry 9001. Z cyklu rzeczy, których nie powinienem robić. No jest za blisko. Albo i nie. Nice. Wyjątkowo grid mi się opłacił. Dawaj. Pierwsza seria, druga seria i do przodu. A! Nie wykonałem drugiego ataku. Ciekawe. Zdążę? Mogę nie zdążyć. Nice. To powinna być faza. Jeżeli niczego nie skopałem. Jezu, ten łomek HP, który widziałem. Znaczy... Tate, chodzi o to, że ja mam kontroler podpięty na kabel. Ja go nie mam na Bluetootha. Tylko ten kabel mi się odłącza. Losowo. To jest problem, który mam. Przyklej taśmę, to nie pomaga, to jest ten problem. A, powinien w tej kolejności to zrobić. Dobra. Jezu! To, że ona tutaj losowo wykonuje ten trzeci atak, też jest strasznie frustrujące. W sensie, gdyby ona go robiła zawsze albo zawsze go nie robiła, to nie czułbym się z tym aż tak źle. O tak powiem. Hej, koleżanko. Ale piękny papiak. O-o, zdążyłem czy nie zdążyłem? Nope, jestem w dupie. Myślę, że to problem portu. Że port w moim DualShocku już się trochę zużył. Więc najrozsądniejszą opcją byłaby wymiana kontrolera jako taka. Albo rzeczywiście próby grania bezprzewodowo, także kupić sobie jakiś adapter do PC-ta. I z adapterem grać. Ulala, profesjonalnie mnie dożuje. Głupia sokwa.
I profesjonalnie mnie jeszcze super armoruje, głupia sukwa. No właśnie, to nie jest problem Maleni, to jest dla niej tylko lepiej. Zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, co mogę sobie wymienić w setupie, żeby było mi nieco łatwiej, ale nie wydaje mi się. W sensie w setupie postaci. Ale mówię, no... Gdyby ten weapon był odrobinkę szybszy, także ona nie ma czasu na ten odskok. Względnie gdyby zawsze powodował staggera u niej, jeżeli trafi ją w pełni. Szczerze mówiąc, powiem tak. Jeżeli taki atak jak ten przed chwilą nie jest staggerowalny, to nie mam z tym absolutnie nic przeciwko, tak? No bo powiedzmy jest to praktycznie zawsze ostatni hit jakiejś kombinacji, tak? Ostatnie trafienie jakiejś kombinacji. Dużo większy problem mam z tym, że niestaggerowalne są pierwsze ataki, które ona wykonuje. I guess. O, na przykład, że ona tutaj może wykonać atak, po którym nie będzie zestagerowana, tak? To jest mój główny problem. No wiadomo, że też kompletnie głupie by było, gdyby się dało ją zestagerować się permanentnie z czegoś takiego jak to na przykład, tak? To wtedy gra by miała problem w drugą stronę, że tak to ujmę. A tak jak tutaj, że ona sobie potrafi po prostu wziąć jeden atak, podczas którego powie ci, no sorry, nie, no to jest frustrujące dla gracza broni, która opiera się na stagerowaniu jednak. A to jest a propos tego, co wcześniej mówiłem o czytaniu inputów. To jest typowe przeczytanie inputu przed malenie akurat. O, waterfall. Możesz umrzeć? Czy niekoniecznie? Nie, bo nie ma staminy. Nieważne. Chyba to będzie tak, to będzie tak, to będzie tak, to będzie tak. Jestem gotów. Kurwa, że ja w tym stałem? Naprawdę? Tak, kurwa. Zapomnij o tym kupniaku nieszczęsnym. A, kurwa, zły timing. Czemu moja postać tak strasznie dziwnie roluje? To nie rozumiem. Każe je rolować do przodu, o Boże. Nie wiem, czy nie za blisko. Powinno być okej, okay, ale głowy nie dam. Dobra, jest okej. Okay. Ulala. Dobra. Ten akurat atak jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o czas na stosowanie się, bo
Po nim na pewno nie może przejść nic innego, więc to jest duży plus, jeżeli chodzi o takie wyczucie, czy możemy być wtedy bezpieczni. Dlatego też po nim się staram w miarę możliwości atakować. Bo mówię, czuję, że on jest bezpieczny. O, na przykład taka sytuacja. O, Scarlet Ionia. Z drugiej strony Scarlet Ionia, to jest dobry moment, żeby w nią posponować weaponaltem. Czaj, naprawdę? Tak na serio? Dobra, żarty żartami, ale płytnę sobie boluska. Skończyły mi się już niebieskie estusy, więc mogę je równie dobrze po prostu zdjąć z aktualnie używanego przedmiotu. O, żeś ty kurwa! Ja chwilę temu, nie może tego połączyć. O, dobra. To jest ładne. To nie jest ładne, bo to Scarlet Dot. Znaczy, efektywnie to jest Scarlet Dot, ale... Ech. Znaczy, powiem tak, no druga faza ma o tyle problem, że gracz w pierwszej praktycznie zawsze wie, kiedy malenie użyje Scarlet Dota, bo ona wyskakuje w powietrze wtedy. W taki specyficzny sposób. W drugiej fazie ona przede wszystkim jest dużo bardziej agresywna, więc nie będzie się trzymać tak z daleka, kiedy będzie chciała go użyć, tak jak to robi tutaj. Kurwa, tak pięknego otwarcia walki to ja już dawno nie miałem. I że jeszcze potem nie chciało używać tego. Waterfall od razu. To jest niesamowite. Że teraz nie chce używać Waterfalla. Znaczy ona pewnie teraz chce używać Waterfalla. Yep. Ja nie zdaję sobie sprawy, że od Waterfalla da się w miarę sensownie rolować. Tylko to nie jest coś, co mi wychodzi, powiedzmy, tak? Więc staram się po prostu używać tej metody na odbieganie, kiedy to jest możliwe. A druga faza mi na to zwyczajnie nie pozwala, bo ona zawsze jest... Halo? Okej, więc najwyraźniej mój torrent się mnie bardzo... intensywnie musiał zapytać, czy chcę pobrać aktualizację. Dzięki, Dolencie. Doceniam. Wybaj sobie idealny moment. Ała. Au. Przysięgam, że kiedyś ogarnę na tym timing. Tak samo jak na tym. A, dobra, faza druga praktycznie. Za blisko wykonuję ten atak. Okej, okay, tego jeszcze nie graj, przyznaję. Odkąd walczę z Malenią, a miałem już parę przejść, to jest chyba literalnie pierwszy raz, kiedy zaczyna drugą fazę od Waterfalla, poza Scarlet Ionią, od której musi zacząć.
I nie ukrywam, czuję się tym bardzo mocno zaskoczony. Tak, powiedziałem to, Lente, o co chodzi. O Boże, nie miałem staminy. I tu też nie miałem staminy, o mój Boże. Ten ran jest skazany na porażkę. Żartowałem. Trochę nie mam staminy, nie będę kłamał. I przydałoby się je odnowić. Jest okej. Myślałem, że Stargate wejdzie. Zastanawiam się, ile dokładnie... Wow, ale T-bug. Holy fuck, ale T-buguje. Ile dokładnie muszę jej zrobić, żeby Stagger wszedł? Bo mówię, tak nie do końca to czuję, powiem szczerze. Against blockers. Zastanawiałem się właśnie, czy mam coś, co zwiększa ilość poise damage'u, które mam. Ale ewidentnie nie tu razą. Bo mam wrażenie, że to jest coś pomiędzy jeden heavy attack, a dwa heavy attack i plus weapon art. I nie do końca to czuję, przyznam. No bo teraz podejrzewam, że ona będzie zestagerowana. Yep. A to były dwa, więc chyba muszę dwa heavy ataki plus ten. Plus weapon art, plus ten heavy po weapon arcie. O Boże. Co ja zrobiłem? Chyba nie tak? Coś zrobiłem nie tak. Chyba wiem, co zrobiłem nie tak. Tego nie było. Ten raz się nie odbył. Tego się trzymajmy. Nieironicznie zastanawiałbym się nad używaniem tej wielkiej runy na jakiś ran, ale... Tak jak już któregoś razu mówiłem, moim zdaniem wielka runa tego Morgota efektywnie na bossów takich jak Malenia nie jest przydatna, bo naszym problemem nie jest to, że brakuje na HP. O mój Boże, co ja właśnie zrobiłem? Nie jest problemem to, że nie mamy HP, a to, że nam się kończą estusy. To już. Yep. Wow. Jak ja to robię? Nie byłby to pierwszy raz, kiedy używam weapon arta bez many. Tylko ostatnio to się skończyło dużo gorzej. Poleżeć trochę. Nope. Ona nie chce poleżeć, to jest ten problem. Estusy.
Estos Poison Bomb. Czy to nie jest... Nie, wyraźnie. Dobra, czyli teraz będzie chciała poleżeć raczej. Albo i nie. Dobra, teraz będzie chciała poleżeć. Albo i nie! Bo nie miałem staminy, żeby ją na tyle szybko zripostować. O, nawet nie próbowała tego uniknąć. Dobra, już się nauczyłem, żeby robić to po czterech rolach. O Boże! Holy fuck! Holy fuck! Ale zostałem skontrowany. To tak jakby rzucić kamień na trzy. Potem ktoś się na to patrzy. Patrzy się na ciebie jak na idiotę. Czemu on rzuca na trzy? Sekundę później na cztery. A ty robisz surprise Pikachu face. Takie... A! To był mniej więcej ten poziom. Dobra. Jak dobrze pójdzie, to będzie stagger. Yep, to będzie stagger, tylko zipas. Nice. Chyba jest za blisko waterfowla. Yep. Uniknęła. Nie mam, kurwa. Okej, nieważne. Chodziło mi o to, że nie miałem generalnie many na tego, na weapon alta. Czy użyjesz mi tej flaszki? Powinien być wystarczająco daleko. Oj. No, nie jest, no. Nie ma staminy trochę. A dobra, byle nie waterfall teraz. No pewnie, że już umarła. Dobra. Teraz to ja umrę. Od gwizdzenia. Jeszcze jeden. Estus. I let's go. Przynajmniej w miarę konsekwentnie zacząłem dochodzić do drugiej fazy.
Olala. Ja to. Estos. O Boże. Ej, ja żyję. Holy fuck. Przeżyłem Waterfalla. Chciałbym, żeby ona częściej wykonywała ten atak, po którym... Nie ten atak, po którym umieram. Miałem na myśli ten atak, po którym zostawia tę bombkę na ziemi. Fajne stosy. Nie będę kłamał. O, bo teraz mogę zejść tak. A ona może po raz trzeci użyć Waterfalla w tej samej jebanej walce. Jezu. A ja mogę to jakimś kurwa cudem przeżyć. Skończyło mi się miejsce do wyczekania. Holy fuck. Ty tak naprawdę... Kolegowie, malenia mnie toluje. Klip, klip. Kurwa, nie myślałem, że mi zejdzie aż tyle. Myślałem, że się wyrobię w miarę rozsądnym czasie. Tak, staminy. O, wybiję miał z gada, nice. Trochę nie nice jest to, jak wygląda mój obecny stan, ale nic czego nie da się przeżyć. Aha. God damn it. Głupie pytanie, czy macie czasem tak, że ten, że czujecie się strasznie głupio, kiedy macie od cholery leczenia i umieracie od bossa, bo go nie żyjecie? Lada, bo po co się z nią bijemy? Tak naprawdę Malenia jest tak lurowo nawet opcjonalnym bossem, jedyne co to ten. To albo żeby się samemu sprawdzić. Boże. Albo dlatego, że Sir Gideon of Nie Wszechwiedzący chce, żebyśmy ją znaleźli.
A jej się ogólnie nie spodobało, że to przeszliśmy i chce nam wpierdolić. Bo to nawet nie jest tak, że my ją atakujemy, to ona nas atakuje. Za samo to, że to przeszliśmy. O, stagger. O, będzie proste, bo po co? O, waterfall. Przez to się zastanawiałem, czy jest z nami na sali Seversy jeszcze, bo wiem, że na chwilę był przynajmniej. Ja od tego oddalowałem. A wnioskuję po tym, że jeszcze nie zareagował, że raczej go nie ma. Nie, to on polega na tym, że mam wrażenie, że strategia, którą stosuję, jest odpowiednia, tylko wykonanie strasznie zawodzi. Więc tak naprawdę nie ma, powiedzmy, sensu jakieś przemyślenie mojej strategii. A że wykonanie zawodzi, to mam na myśli na przykład takie sytuacje jak ta przed chwilą. Bo to było czyste, zawiedzione wykonanie. Ale piękny stagger. Na pewno nie użyję po nim Waterfall Dance'a, po którym umrę, prawda? Nie mogłaby czegoś takiego zrobić. Ale... Mała przerwa na wciągnięcie się. Mała przerwa, taka półsekundowa. That's about it. Przysięgam, pokonam ją dzisiaj. Choćby dzisiaj miało trwać długo. Ale satysfakcja będzie. Zresztą byłem już na tyle blisko, że wiem, że powiedzmy jestem w stanie i to tylko kwestia wykonania. Napadaj mnie to. I ponakurwiam ją zaraz łapą altem. A bo ona nas ponakurwia. Też jest opcja. O, rany. Mówię, chyba znowu... Znowu mi się odpaliło to, że tyle razy już byłem w takiej fazie, że pierwszą powinienem speedrunować. I to jest coś, czego nie powinienem robić, bo pierwsza faza jest... Nie powiem, że jest równie trudna, ale też jest naprawdę trudna i nie po prostu... Przestać mental trzeba, żeby robić to na spokojnie, a nie jak najszybciej próbować. O, wow. W pierwszej fazie ogólnie też mam wrażenie, że sporo zależy od tego, jakie akurat mi się ataki wyrolują umaleni. Bo jeżeli akurat się trafi któryś z tych, który... który nie jest stagerowalny, to mogę być trochę w dupie. A, to na pewno będzie waterfall, bo za dużo HP spadło bez użycia go. Weź go użyj, co? Dziękuję. Czy nie jestem trochę za blisko? Nie. This is fine. Ach. Będzie stagger? Powinien być. Nice. Stagger.
Mogę nawet po prostu jednać się zwykłe dwójkę. Mam nawet pełne HP i pełne estusy. Holy fuck, coś poszło bardzo nie tak. Oj, nie podoba mi się to, co widzę. Kurwa no! Au. Dobra, to jest czas na Netflixa. No, ona generalnie daje tak mało czasu na Estusa w drugiej fazie. I ogólnie na atakowanie jej w drugiej fazie. Nie wiem, jak ja obiłem wtedy przy tym dobrym ranie, szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że to jakiś kompletny trans był. Mam wrażenie, że gdybym miał to powtórzyć, a ja pierdolę. Jestem za blisko. Au. Oj. O Boże. Bup. Bup. Jezu, ale żona potem może odbiec od razu. To jest frustrujące. Serio? To mnie trafiło! What the fuck? I tak generalnie to są motyle, zgniłe motyle. Jezu. Jak mi wtedy tak dobrze szło w tej jednej walce? Holy fuck. To jest frustrujące uczucie. Że teraz czuję się, jakbym po prostu kompletnie zapomniał, jak się walczy z drugą fazą. No. To było szybkie. Aha. Ej, to był... Do połowy to był dobry unik Waterfalla. Taki naturalny. A to nie był dobry unik tego ataku. Au. Dobra, to skończyło się dobre, I guess. Serio? To jest ten moment, w którym człowiek ma ochotę poddać walkę. I zrobić to mniej więcej tak, jak ja to zrobiłem. Kurde, nie idzie. Zdecydowanie nie idzie. Ludzie tam nago wbiegają z jakimiś pięściami i pewnie oklepią za pierwszym razem. A ja tu się męczę i męczę i męczę.
Nie trafię. Yep. Tak czułem coś. Ten weapon art jest odrobinkę za wolny na malenie. To jest najgorsze. Proszę, użyj tego jeszcze raz, co? Jeszcze raz Waterfalla. Nie? Goddammit. O, tam mnie trafiło. Uff! Ja szybki to był. No dobra. Co złe to już było, może być tylko lepiej, prawda? Prawda? Słynne ostatnie słowa. Nie, no na pewno będzie lepiej. Nie ma szans, żeby nie było. Powiem, początek tej walki obiecująco nie wygląda. O, stagger! O, stagger! Powiem tak, stagger, kiedy nie ma staminy, to jest tak okropne uczucie. Bo to jest tak, że człowiek słyszy ten charakterystyczny dźwięk, to... I instynktem, dosłownie instynktem jest, żeby podbiec i zripostować. Nawet jeżeli zdaje sobie sprawę, że ma w tej chwili minus 50 staminy, więc ani nie może podbiec, ani nie może efektywnie zripostować. Ale i tak trzeba. Ulala, to było okropne. To też było okropne. Jak to było? Z każdą chwilą jest coraz gorzej. Teraz przynajmniej mam wymówkę, że robię tę walkę już ileś czasu. Więc może być gdzieś tam w głowie zmęczenie materiałem. To było bardzo ładne. To było bardzo ładne. Lepszego początku sobie wymarzyć nie mogłem. Zwłaszcza, że nie użyło Waterfalla potem.
Ale ona teraz użyje Waterfalla. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, a mi się skończyły rzutki. Yep. A, byłem odrobinę... Czy ona przerwała tego Waterfalla odrobinę szybciej? Czy mi się wydawało? Armor. Nie mam many przede wszystkim. Więc nie bardzo mogę robić swoje standardowe combo w tej chwili bez many. Bo moje combo na dobicie w pierwszej fazie wymaga, żebym miał many na weapon alta. Estus. Czemu ona jest teraz na Waterfallu? Dobra, nieważne. A, to jest tak. To jest tak. To jest tak. I to jest tak. 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 Nie użyła bombki niestety. A? Jezu! Chciałbym, żeby nie mieszała swoich kombosów aż tak bardzo. Boże, już się bałem, że to jest Waterfall. To jest Waterfall. O, chociaż raz jestem w odpowiednim miejscu, żeby go uniknąć. I żeby ją jebnąć potem, wow. To niesamowite. Ach, kopniak. O-o. O ja pierdolę. Nawet Estusa nie mogę użyć. Jezu. Zastanawiam się, czy tego ataku da się unikać stojąc pod nią bezpośrednio. Tak idealnie bezpośrednio 0 stopni pod nią. Stealth mission? Czy chcę pytać? Czy powinienem pytać? Dobra, to powinien być stagger. Albo i nie. Czy ja też szybko wykonałem atak? Oho! Jak to dobrze mieć staminę. Ej, tego właśnie, żeby Shine odblokować. Znaczy generalnie, ja za każdym razem jak słyszę stealth mission, to mam takie... Nie jest to escort mission, ale daleko nie ma. Inbifor, to jak przechodziłeś MGS-y? Bez mapy. Najlepszy sposób przechodzenia MGS-u? Udowodnijcie mi, że jest inaczej.
Jezu! Ten super armor pewnego dnia doprowadzi mi do kurwicy. Nie wiem, brakuje mi tutaj po prostu kogoś, kto byłby moim takim podręcznym ekspertem do Elden Ringa. I nie mam na myśli memowego eksperta, który powie, że po prostu malenia z się jako boss. Bo domyślam się, że Sevik mógłby tą rolę spełniać idealnie. Ale brakuje mi kogoś takiego, kto powiedziałby mi, co ja takiego dokładnie tutaj robię źle, jako użytkownik UDS-a. Albo raczej, gdzie są te okienka, które mogę wykorzystać, żeby ją zaatakować? Na pewno mogę zrobić coś takiego. Ale tak, żeby użyć Weapon Arta, literalnie nie wydaje mi się, żeby malenia miała jakikolwiek atak, który gwarantuje, że możesz po nim użyć Weapon Arta. Tak jak jestem w stanie uwierzyć, że Roll plus R1 jestem w stanie wykonać po jakichś dwóch atakach UGS-em i bawić się z maleniu przez 30 minut tylko po to, żeby dostać Waterfalla na bieski i umrzeć. Fajne. Shinji, kurwa mać. Szło ci tak dobrze, dochodziłeś regularnie do drugiej fazy. A teraz zacząłeś robić jakieś kompletnie imbecylne rzeczy i umierasz na pierwszych 15% HP maleni. Wytłumacz mi się z tego. To nie jest kwestia tego, że LNG mnie ducha w dupę i super armor. Bo nawet wiedząc o super armorze, da się to jakoś obejść i nie derpić tak jak ja. Na przykład to tak. Dobra. O Boże, zabrakło staminy. Chujowi znowu zapachniało. Co gorsza, ona teraz chyba chce użyć tego. Skurwysyństwa. Nie, jeszcze nie. Ale teraz może chcieć. Yep. Wow! Nawet nie zdążyłem tego też do ataku wykonać. Bo ta szybko się zamachnęła. Holy fuck. Jak ogarnąć swój mózg na tyle, żeby zacząć z powrotem dochodzić do drugiej fazy? To jest bardzo dobre pytanie. Nie będę tym człowiekiem, który powie, że ta walka nie jest trudna, tylko wystarczy coś tam. Ale jednocześnie jestem w stanie uwierzyć, że ta walka jest na tyle nietrudna, że powinien być w stanie konsekwentnie dochodzić do drugiej fazy i w drugiej fazie się wypierdalać.
O, to jest chyba najlepsze, co może się stać, bo nie musiałem jej prowokować do użycia Waterfalla. Nie da rady pewnie, co? Nope. Najlepsze, co mogę zrobić, to chyba tak. Jebnąć się czymś. Liczyć, że wykona któryś z swoich wolniejszych ataków teraz. A chyba nie będzie chciała. Majek! Zjedz kolację i się wyśpi. Nie no, mówiłem, że ja ją dzisiaj pokonam. Więc Oswiat z wyspaniem się trochę nie wchodzi we chłopę. To nie jest tak, że nie jestem wyspany. Akurat dzisiaj miałem taki dzień, że spałem ile w razie. A mówię, nie chciałbym spędzić całego streama i wyjść z niczym. Nawet jeżeli to wygląda jak wygląda. Chcę coś przekąsić. Fajna stamina. Lubię taką. Olala. A tak z ciekawości. Ach, konika. Dobra, to jest na spokojnie w tej chwili. To mi wygląda na tego, na Waterfalla, którego oczywiście nie sugerowałem, bo Gam nie jebie w dupę. Jeżeli to będzie Waterfall, to uznaję, że Gam nie wyjebała w dupę. Okej, Gam nie wyjebała w dupę. A to już może być z kolei. A ja nie mam czym rzucać! Poza tym. Okej, to wciąż nie jest Waterfall. To jest Waterfall. Masz jeszcze jakieś 4 godziny do końca dnia. A spędziłem dopiero 3 i miałem jeden rank, który rozwalił się tylko i wyłącznie o tego, o Black Many. Więc nie jest źle. Też Snickersa. Snickersy. Jestem bardziej, powiedzmy, marsowym człowiekiem. Jeżeli już mam wybierać jakieś batony. To powinien być stagger. Albo i nie, bo się wykotaczyła super armorem. A to z kolei... To nie wygląda jak... Chciałem powiedzieć, że to nie wygląda jak Waterfall, ale ewidentnie malenia twierdzi inaczej. Kurwa, to jeszcze miało zasięg? Szlak!
Dobrze, to może będzie stagger. Yep. Leżeć. Jak dobrze pójdzie, to będzie śmierć, ale nie jestem pewien co do tego. A to oznacza, że to może być jeszcze jeden waterfall wtedy. Halo? Oba nie, to nie. Let's fucking go. Co? Koleżanko! Waterfall? Znaczy Skadle Tajonie. Ej, Skadle Tajonie to jest akurat coś, co chcę jak najczęściej widzieć. O-o. Opływa. Tak myślałem, że mogę być za blisko. Jestem martwy, prawda? Nie? Znaczy jestem, bo jestem idiotą i się nie wystosowałem. Fuck! Mogłem się wystosować z tego. Może jeszcze to ugrać. Nie wiem, denerwuje mnie trochę, że ataki, które od których najlepszą metodą na unikanie ich jest bycie na odpowiednim dystansie, mogą być uruchomione w odpowiedniej, znaczy w odpowiedniej właśnie, w dowolnej chwili. I jakby rozumiem design, że odbiegnięcie nie powinno być jedyną metodą, tak, ale w momencie, kiedy one działają tak, jak działają, no to jest efektywnie najlepsza z metod, tak? Dał. To nie jest ten run. To zdecydowanie nie jest ten run. Tak samo jak nie rozumiem do końca, jak się niby tego ataku unika. Ale to już jest kwestia konkretnie ataku, że walczę z nią już dość długo, jakby nie patrzeć. Drugi stream i w sumie jakoś pewnie z czwartą czy piątą godzinę, a licząc wszystkie inne podejścia, to też już tego trochę jest. I wciąż mam wrażenie, że to czy uniknę tego ataku czy nie, to jest dosłownie kwestia rzutu kostką. A jak użyję go dwa razy po sobie, to już w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Stagger. Tak. Liczę, że może mi się uda. Kurwa. Taka ładna okazja na obrażenia przypada. To będzie waterfall. A fajnie. Tada. Nice. Leżeć. 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 Nope. Jest spokojnie.
No i co ja mam na przykład w takiej sytuacji zrobić? O Boże! Fajn, zabij mnie. Albo ja zabiję się. A, to jest... O Boże. Za późno się zorientowałem, który to jest atak. Dobra. A kurwa, zły timing. I teraz oczywiście nie będę się mógł wystosować przez 10 lat, bo... O. Malenia używa 70 ataków na sekundę. Au. Okej, same point. Ona to może zdelayować. Weź. Fajnie jest nie mieć stosów, jak ma, nie ma więcej HP niż jak zaczyna fazę, co nie? Fajnie jest, kiedy malenie wykonuje te, jakieś trzy różne ataki z tego samego wyskoku. I nie wiadomo, jak na to dokładnie reagować. To jest mój największy zarzut zawsze do Elderinga, że bossowie za mało pokazują, jakie ataki wykonają, przez co... Ciężko jest odpowiedzieć w czas na jakiś atak, jeżeli ma się wolną broń. No bo jasne, mogę przyjść z tej Swordem, wykonać jedno szybkie cięcie i się odolować, ale... Chyba nie do końca o to chodzi. Idź w chuj. Nie obchodzi mnie, że to jest waterfall, naprawdę. O, to mnie wybiło z weaponata. Holy back. Tak, a miemy moje skarbówki o zero bardziej. Że ta ostatnia walka to była jakaś taka trochę frustracja na to, że jest wiele mechanik, których nie lubię i do których nie potrafię się dostosować. Fakt, że Malenia jako tako też ma swoją katanę o długości 17 postaci, na pewno nie pomaga. Żeby nie było, ta broń jest też dostępna dla gracza. I kiedy gracz ją dostaje, ona jest równie długa, tak? Co biorąc pod uwagę, że Malenia jest humanoidalnym bossem, mniej więcej naszych rozmiarów, to absolutnie ma to sens. Ulala. Aż mi to pięknie wyszło. Nie, to... Powiem tak, to co się teraz stało, to jest kompletne wyłączenie myślenia.
I to jest problem, który mam bardzo często, jeżeli podchodzę do jakiegoś bossa ileś tam razy. Bo część rzeczy już człowiek próbuje robić na takim kompletnym wyłączeniu, nie myśląc o tym kompletnie, co robi. Są bossowie, przy których zdaje to egzamin. Malenia nie jest jednym z nich. Tutaj trzeba myśleć, nie powiem, że o każdej rzeczy, ale o zdecydowanej większości rzeczy, które się robi. Tego oczywiście nie zdążę zrealizować, bo przed w tym momencie. To jest waterfall moment. Nie mam staminy. Znaczy tej many. Więc byłoby bardzo niefartowne, gdyby tutaj wszedł stagę. O! A kurwa! A propos niefartownych stagerów. Tak, zrobić. Właśnie pytanie, czy to nie jest ten moment. Nie, to nie jest ten moment. I twój. To będzie ten moment, w którym... Z jakiegoś powodu postać nie biegła. I będzie mnie to frustrować. Nie, ostami... Ty nie jebiesz go. Pamiętaj, co mówiłem, że pewnego dnia obejrzę w końcu ten, to skadzę tej Oniu. To się musiało w końcu stać tak TWH. A skadzę to, to mało. Nie, no jak już odbywam skadlę tej Onią, to znaczy, że ta walka nie może się udać. Aczkolwiek nie ukrywam, że jak do tej pory moje jedyne udane takie podejście pseudo-solo na Malenii, czyli takie, w której całą długą fazę robiłem solo, było takim, w którym ona praktycznie jedyne, czego używała, to skadlę tej Oni, czyli tego kwiata. Wiem, że głupio trochę to przyznać, ale tak to mnie wyglądało. Zróbmy tak. Weapon Altios zestageruje. Albo i nie. Czyli to jest dobry run. Otóż to. Teraz tak, teraz ją weapon altujemy. Teraz ją bijemy tym. O kurwa.
Dobra, to było ładne. To chyba... No, zdecydowanie nie wysta... Trzy, kurwa, nie miałem staminy. O, kurwa. Dobra, żyjemy. Wszystko jest okej. Dobra, this is fine. This is bardzo fine. Ulala. To nie było fajne. Czy ja ją zbackstabowałem w ogóle, czy mi się wydaje? Bo to wyglądało bardziej jak animacja backstaba niż rekordy. O ja pierdolę! Kurde, najgorsze jest to, że powiedzmy, jeżeli pierwszego waterfowla uniknę, to drugi i trzeci jestem w... inaczej. Pierwszym obrywam, ale drugiego i trzeciego jestem w stanie uniknąć, bo to jest tak naprawdę jeden roll. I to było widać na tym ranie, który teraz miałem. Właśnie problemem jest uniknięcie tego pierwszego zawsze. Więc nawet nie jest tak, że to jest jakiś kompletnie bullshitowy ruch, którego się nie da uniknąć. Owszem, jest trochę irytujący i ciężko się go unika. Chyba znalazłem też sposób, żeby w miarę konsekwentnie triggerować weapon alta bez obrywania. To może być ładne. Nice. Pół HP z głowy. Jestem w złym położeniu do biegnięcia od waterfowla. Więc jak rzucę stąd, to będzie ok. Pierwszy, drugi, roll trzeci. Estus? Zdążę. Nice. Nie mam staminy, zaczekajmy na staminę. Skoczmy ją i opnijmy, to jest bardzo dobry atak. Bo po nim się bardzo łatwo weapon alta używa. Po weapon alcie się używa naładowanej R2, ona staggeruje. Ripostujemy ją. Po ripoście używamy weapon alta. Malenia się zbugowała i nie kończy fazy. Ona powinna skończyć tę fazę. I tego się będę trzymał. Nie zróbmy tego samego co ostatnio. Dobra, to jest to, to jest Estus. Up, up. To jest waterfall. Chyba jestem odrobinę za blisko. Ne. To jest zły atak. Up, up. Fajnie było, żeby tej bombki swojej głupiej użyła. Bo ona daje mi dużo czasu. Czemu on biegnie, jakby chciała waterfalla użyć? Potrzebuję to sam. Nice, 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 nice. Jedno dzieł. Bardzo nice. To jest waterfall. Kurwa. Estus. Dobra, this is fine. Nie podoba mi się to, ile mamy rota nastakowane. O dziwo zdążyłem. Estus? Estus ją prowokuje do używania tego ataku. Ciekawe, czy zawsze bez bombki. No, ale teraz nie sprowokował, więc się nie dowiem.
Bombka? Nie. To już jedna. To jest czas na Estosa. Właśnie stwierdziłem, że wyjdę z założenia, że ona to zawsze robi bez bombki. Coś w tym może być. Oj, to było niefaltowne. Dobra, spierdamy to. To jest czas na Estosa niebieskiego. Tu będzie pewnie bombka. Albo i nie, jedna. Tu jest bombka i powtórzę. I teraz jest czas, żeby ją jebnąć. Tu jest czas, żeby umrzeć od Waterfalla. Albo i nie. To jest czas na Estusa. Dobra. To już zostagerowało, na szczęście. Eonia, dobra. Eonia jest chujowa, bo nie umiem rolować. Ja pierdolę! Holy fuck, ja pierdolę! Ha-ha! Nie no, jak ja nie roluję Scarlet Eonii, to na co ja liczę? Kurwa mać! Jest wiele rzeczy, które... mogę robić źle w drugiej fazie, ale jeżeli nie roluję najbardziej oczywistego z oczywistych ataków, no to... sorry. A nie, staminę. Nie ma staminy, coś czego nie powiedział nigdy żaden boss. Aż na... Ulala, to było dosłownie jakby była akurat przede mną. Nie, wiecie co, ja jednak stwierdzam, że na dziś nie dam rady. bo to już powoli mental siada. Szkoda tego jednego rana, gdzie byłem tak blisko, tylko mana mnie ujebała. Malenia mnie rozjebała, as I know right. W każdym razie, wsiadę normalnie, powinno być SMT, w przyszłą sobotę znów się pomęczymy z Malenią. Na dziś to było tyle, dzięki wam za przybycie i trzymajcie po. Cześć!